Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam w literacką podróż po województwie kojawsko-pomorskim. Zapisałam pierwsze słowa: lalka, fenomen kultury, bo dzisiaj rzeczywiście będzie o lalkach i o fenomenie, jaki lalki mają w kulturze. Dlaczego, dlaczego mówimy, że lalka jest fenomenem, swego rodzaju fenomenem? No, jest elementem y, kultury i jest takim pierwowzorem, można powiedzieć, człowieka. Y, dlaczego? Lalka jest po to, żeby chociażby nauczyć dzieci y, opiekowania się drugim człowiekiem. Tutaj widzimy zdjęcie, kiedy dziewczynka y, y, tuli, całuje lalkę. No właśnie, lalka jako y, zabawka. Y, ale oczywiście lalki... Z drugiej strony lalki teatralne, prawda? Lalka kojarzy nam się z teatrem lalek, z teatrem e, dla dzieci. No a skoro e, teatr lalkowy, to koniecznie musimy zajrzeć do teatru imienia e, do teatru, przepraszam, e, Baj Pomorski, teatr e, no, miejsce oczywiście niezwykłe, bo e, proszę zobaczyć, jak piękna jest fasada tego budynku. Wchodzi się do magicznej e, szafy, szczególnie właśnie w porze takiej wieczornej, nocnej, pięknie wygląda, bo jest e, niesamowicie budynek oświetlony, także też mamy wrażenie wejścia do e, magicznej e, szafy. E, Teatr Bajpomorski obchodził swój jubileusz 60-lecia w roku 2005. I przyniosłam dzisiaj książkę zatytułowaną 60 lat Teatru Bajpomorski 1945-2005. I no, trzeba powiedzieć, że jest to książka zadedykowana przede wszystkim osobom, które właśnie w tym czasie związane były z teatrem, przyczyniły się do jego rozwoju. Zresztą tutaj spoglądam na, na dedykację, która znajduje się zaraz na początku tej publikacji. Teatr zawdzięcza wszystko ludziom, którzy wielokrotnie poświęcili mu najlepsze lata swej młodości, swe twórcze zaangażowanie i pasję, których efekty codziennej pracy można zobaczyć w kolejnych premierach oraz inicjatywach i przedsięwzięciach artystycznych. Właśnie. Tym osobom przede wszystkim jest ta publikacja poświęcona. No, a cóż znajdziemy w tej książce? Tutaj prezentuję też rozdziały. Tytuły rozdziałów z książki. No, właśnie tutaj słów kilka poświęciłam Lalce jako fenomenowi kultury, bo taki też jest pierwszy rozdział tej książki. No cóż, jeszcze oczywiście poznamy historię działalności Baja Pomorskiego, ale właśnie tak jak już tu wcześniej nawiązywałam do dedykacji. Poznamy ludzi, dyrektorów, aktorów, którzy, którzy po prostu przyczynili się do rozwoju Baja Pomorskiego. Znajdziemy również almanach premier, a także almanach międzynarodowych toruńskich spotkań teatrów lalek, bo takie właśnie na terenie teatru się odbywają. Tak, jeden z rozdziałów jest poświęcony dyrektorom teatru Bajpomorskiej. i oczywiście każdy dyrektor zostawił swój niezatarty ślad w historii toruńskiej sceny lalkowej. Obecnie dyrektorem jest Zbigniew Lisowski i fragment przeczytam z takiego podrozdziału nowe inicjatywy, nowe wyzwania. Tutaj właśnie przypomnę, że, że Zbigniew Lisowski jest dyrektorem już od wielu lat i, i nadal pełni tę funkcję. A jak właśnie w 2005 roku pisano właśnie w tym, w tym jubileuszowym wydaniu o... O Zbigniewie Lisowskim. Dyrekcja Lisowskiego jest dopiero co otwartym rozdziałem w historii Baja Pomorskiego. Jednak można powiedzieć, że wiele założeń artystycznych zostało już wcielonych w życie. Program prowadzenia teatru, aktywnie wchodzącego w dialog z jednej strony z kulturą współczesną, z drugiej zaś z dzisiejszym odbiorcą, wiąże Lisowski ściśle z wyborami repertuarowymi. Powiedziałam, że Zbigniew Lisowski jest dyrektorem od, od wielu lat, tak? bo to jest dokładnie tutaj od roku 2003. Tak, także, także wspaniałe miejsce, myślę, że przede wszystkim dla dzieci, ale też nie tylko, bo od czasu do czasu też odbywają się spektakle dla dorosłych. No i rzeczywiście wiele ciekawych, ciekawych przedstawień, tutaj m.in. Słowik czy jeszcze inne przedstawienia, które już od wielu lat są w teatrze prezentowane. Także zapraszam do Teatru Baj Pomorski. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.